cud. Wierzą, że Bóg się nad nimi zlituje. Daj im nowe żony i przy dzieci. Ale bardzo by chcieli zmienić swoje życie. Na ekranie. Ten ogień w duszy na dnie jeszcze się tli, wypełnia źrenice oczu myśli, formuje w krzyk, sprawia, że lecą łzy, myślę, wstyd to jest żaden, choć świat wmawia mi, że jest słaby, kto płacze, choć dziś mówią, że powinno się inaczej, wpisując w ludzi lęk przed odrzuceniem, zatem płyną ludzie za światem, idzie na dno ten statek, tylko czekać, aż tu człowiek odejdzie w niepamięć, spada twoja wartość, gdy cię opuszczają ludzie, przebieg wydarzeń sprawia, że nie pojmujesz, jakim cudem to tak kruche i chciałbyś uciec od ogromu różnych pytań, które wywołują smutek. Ty możesz udawać, że masz w dupie to wszystko, albo wstać i zarażać świat własną wizją, własną misją, uczynić podtrzymywanie ognia, który sprawia, że masz siłę zaczynać od nowa wciąż. Ogień w duszy jeszcze na dnie się żarzy, dając satysfakcję sercu i uśmiech twarzy parzy. Ale szczerze nie chcę wiedzieć, jak to jest żyć bez własnego celu, będąc jedynie tłem. Mam własne zdanie, nie rozumiesz tego, widzę, bo rzęsy umalowane kryją puste źrenice. Jakie to przykre, gdy ty nie masz dla nas do zaoferowania nic oprócz swego ciała, to męki tandala. Szukam serca na ziemi, choć ten organ to posiada niby każdy. Bez ściemy dziś wariujemy, dużo warte są rzeczy, które spłycają ludzi. I to bez reszty, biernym masz być, tego pragnie ten świat. Dla mnie bierność to właśnie akceptacja zła. Póki w sercu mam żar, będę krzyczał do ciebie, abyś wstał i walczył tu o swe sumienie. Tak! Płonie ogień, nosisz w sercu tą wiarę, by zebrać się w sobie i wierzyć stale, że powróci w chwale jeszcze człowiek na ziemię, duchowe średniowiecze odsyłając w zapomnienie. A czegoż oni mogli innego chcieć? Żebyśmy ginęli, teraz chcą to samo. W porządku, stać nas na to.